wollen das 13. Kapitel aus dem ersten Buch Mose lesen. Przeczytamy 13 rozdział z pierwszej księgi Mojżeszowej. Pierwsza księga Mojżeszowa, 13 rozdział. Wyruszył wtedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem a Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręt nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręt nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozwijał swe namioty aż do Sodomy. Mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. I z Psalmu 133, pierwszy wiersz. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Es ist nicht meine Absicht, jetzt über dieses 13. Kapitel eine Vers-für-Vers-Betrachtung anzustellen. Nie jest moim zamiarem, by ten 13. rozdział rozważać wiersz po wierszu. Ich möchte etwas sagen über die Beziehungen der Geschwister zueinander. Ale chcę coś powiedzieć o relacjach między wierzącymi. Und welche Hilfen uns die Schrift gibt, wenn sie gestört sind. I jakie pomoce nam Pismo daje, gdy te relacje są zakłócone. Das normale wäre Psalm 133, Vers 1. Normalną rzeczą byłby ten Psalm 133, pierwszy wiersz. Aber wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer so ist. Ale wszyscy wiemy z własnego doświadczenia, że nie zawsze tak jest. Und eine Hilfe, dieses Übel abzustellen, haben wir in unserem Kapitel gelesen. I jedną z pomocy, jak temu zapobiec, mamy w naszym rozdziale. Zunächst haben wir in den ersten vier Versen die Gnadenwege Gottes mit Abraham. W pierwszych czterech wierszach mamy drogi łaski Abrama. Drogi łaski Bożej. Er führt ihn zurück von dem eigenwilligen Weg nach Ägypten. On, Pan go sprowadza z tej własnej drogi do Egiptu, samowolnej drogi do Egiptu. Bringt ihn an den Ort zurück, wo im Anfang sein Zelt gewesen war und wo er den Altar hatte. I sprowadza go do tego miejsca, gdzie on miał swój ołtarz, gdzie on był na początku. Aber ab Vers 5 haben wir dann die Regierungswege Gottes. Ale od 5 wiersza mamy te drogi, którymi Bóg prowadzi.
So wie es in Galater 6 steht, was irgendein Mensch sieht, das wird er auch ernten. Tak jak jest w Galacjan 6 rozdziale, cokolwiek człowiek sieje, to i będzie żniwował. Sowohl Abraham als auch Lot hatten in Ägypten an materiellen Werten hinzugewonnen. Zarówno Lot, jak i Abraham w Egipcie zdobyli wielkie, jeśli chodzi o sprawy materialne, bardzo się wzbogacili. Das zeigt uns auch im neutestamentlichen Sinn. To nam też pokazuje w tym sensie nowotestamentowym, dass Gott einen eigenwilligen Weg nicht unbedingt mit Armut straft. Że tą samowolną drogę niekoniecznie Bóg karze biedą. Jedenfalls waren die Herden so groß geworden. W każdym razie te trzody były tak wielkie, dass das Land jetzt nicht mehr diese großen Mengen Vieh ertrug. Że ten kraj, w którym byli, nie mógł wyżywić tych wielkich trzód. Und da gab es Zank zwischen den Hirten von Abraham und den Hirten von Lot. I powstała sprzeczka pomiędzy pasterzami Abrahama i Lota. Die Ursache für Unstimmigkeiten unter den Geschwistern ist letztlich immer das elende Ego. Przyczyną tych sporów pomiędzy wierzącymi koniec końców jest to własne ego. Das alte ich. To stare ja. Es beansprucht Rechte, die es meint zu haben. To ego nasze rości sobie prawa do, rości sobie prawo do tego, że mamy jakieś własne prawa, coś nam się należy. W Filipian musste der Apostel Paulus schon klagen, alles suchen das ihre. W liście do Filipian Paweł musiał się żalić, że wszyscy szukają swego. Und die Ursache für die Streitigkeiten hier waren materielle Dinge. A przyczyną tych sprzeczek tutaj były te rzeczy materialne. Im Korintherbrief haben wir zwei Ursachen. W liście do Koryntian mamy dwie przyczyny. Einmal auch i raz die materiellen Dinge. Raz też te materialne sprawy. Sie gingen sogar dieser vor die weltlichen Gerichte. Do tego stopnia, że to było toczone przed sądami światowymi. Aber auch geistliche Dinge. Ale i również te duchowe rzeczy. In Kapitel 1 sehen wir, dass sich der eine nach diesem, der andere nach jenem nannte. I w pierwszym rozdziale widzimy, że jeden się nazywał według tego, drugi według innego. Sie hatten ihre Idole, ihre Favoriten. Mieli swoich idolów, czy też faworytów. Und Paulus sagt, wenn ihr nach Menschenweise wandelt, seid ihr fleischlich. I Paweł mówi, jeśli idziecie według tej ludzkiej drogi, to jesteście cieleśni. Und Paulus musste versuchen, auch sie wieder aufgrund der Schrift zusammenzubringen. I Paweł też próbował ich na podstawie pisma jakby zjednać czy pojednać. Und wie macht er das? W jaki sposób to uczynił? Da möchte ich aus 1. Korinther 6. Z pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdział, chciałbym przeczytać te znane wiersze. Vers 7. 7 wiersz. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr tut Unrecht und übervorteilt. Und das, Brüder? 1 do Koryntian, 6 rozdział, 7 wiersz. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Und wen spricht er an? I do kogo on mówi? Er spricht die an, die übervorteilt werden, die benachteiligt werden. Mówi do tych, którzy są poszkodowani. Und sagt, das müsst ihr ertragen. Warum lasst ihr euch nicht lieber überfordern? I mówi, że musicie to znosić. Er spricht aber auch diejenigen an, die die anderen überfordert haben. Ale też mówi do tych, którzy tą szkodę wyrządzili. Ihr überfordert, das ist Kritik, to jest Adel. Wy wyrządzacie szkodę, to jest krytyka, to jest zganienie. Also er spricht beide Gruppen an. A więc on zwraca się do obu grup. Das möchte ich jetzt etwas ausweiten. Chciałbym to rozszerzyć. Auf Matthäus 18 und Matthäus 5. Co do Mateusza 18 i do Mateusza 5. In Matthäus 18 wird derjenige angesprochen, gegen den gesündigt wurde. W
18 rozdziale Mateusza jest mowa do tego, który... Mowa do tego, wobec którego zgrzeszono. Er kann sich nicht auf einen Sockel stellen. On nie może stanąć na jakimś podeście. Und dann warten, bis der andere, der gesündigt hat, mal angekrochen kommt. I czekać, aż ten, który przeciwko niemu zgrzeszył, z takim ukorzeniem do niego przyjdzie. Um ihn dann so herablassend zu vergeben. Aby mu tam łaskawie wtedy przebaczyć. Nein, es wird gesagt, geh du hin. Nie, tam jest mowa, idź ty. Aber das menschliche Herz ist ja sehr trügerisch. Ale ludzkie serce jest bardzo zwodnicze. Derjenige, der das Unrecht begangen hat, ten, który spowodował tą szkodę, könnte jetzt denken, może pomyśleć, also der, gegen den ich gesündigt habe, der soll ja zu mir kommen. Że ten, wobec którego ja zgrzeszyłem, on powinien do mnie przyjść. Dann haben wir Matthäus 5. I wtedy mamy Mateusza 5. Da steht in Vers 23, 23 Vers: Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und bringe deine Gabe. 23 wiersz. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Und hier wird jetzt der angesprochen, der gesündigt hat. I tutaj jest mowa do tego, który zgrzeszył. Es wird dem bewusst, der andere hat zu Recht etwas gegen dich, weil du ihn unrecht behandelt hast. I on uświadamia sobie, że ktoś ma coś przeciwko tobie, ponieważ ty zawiniłeś wobec niego. Und es wird ihm gesagt, jetzt geh du hin. I do niego jest powiedziane, idź ty do niego. So genau ist die Schrift. Tak dokładne jest pismo. Wenn es beide tun, i jeśli obaj to uczynią, dann treffen sie sich auf halbem Weg. To spotkają się w połowie drogi. Ich erinnere mich an einen Seelsorgerdienst. Przypominam sobie pewną służbę. Mit einem anderen Bruder noch zusammen. Służbę pasterską z pewnym bratem. Da habe ich diese beiden Stellen vorgelesen. Przeczytałem te dwa miejsca. Und der andere Bruder hat dann eine Geschichte dazu erzählt. I jeden brat opowiedział do tego pewną historię. Ten drugi brat opowiedział historię do tego. Und zwar hatte eine Mutter zwei Söhne. Pewna mama miała dwóch synów. Ein Sohn wohnte auswärts. Jeden z nich mieszkał poza. Der andere noch bei seiner Mutter. Poza domem rodzicielskim, a ten drugi jeszcze z rodzicami. Und abends um 23 Uhr. I wieczorem o 23. Sagt der Sohn, der noch im Haus war: Mutter, ich muss die Pferdekutsche flott machen. Ich muss zu meinem Bruder. Ten, który mieszkał z rodzicami, mówi: Mamo, ja muszę przyrządzić dorożkę i muszę jechać do brata mojego. Hat sie gesagt, kannst du jetzt so spät nicht mehr zu deinem Bruder fahren? Mama mówi, tak późno, nie możesz przecież jechać już do swojego brata. Doch, ich muss. Nie, ja muszę. Er macht die Pferdekutsche klar und reitet. Przygotował ten pojazd. Des Bruders entgegen. Przygotował ten pojazd i udał się w drogę do brata. Auf einmal hört er Pferdegetrappel. I słyszy, jak konie z naprzeciwka stąpają. Da kommt eine Kutsche entgegen. I z naprzeciwka też nadjeżdża dorożka. Sie kommen nicht aneinander vorbei. Nie mogli się wyminąć na drodze. Halten voreinander. Zatrzymali się przed sobą. Da war das der Bruder. I to był brat. Dem der Herr dasselbe gezeigt hat. Jemu Pan pokazał dokładnie to samo. Da musste nicht mehr viel gesprochen werden. I wcale nie potrzeba było wielu słów. Da konnte man sich um den Hals fallen und die Sache war erledigt. Mogli się rzucić sobie na szyję i sprawa była załatwiona. Also Gottes Wort redet beide an. A więc Słowo Boże mówi do obu stron. Und wenn wir empfinden, Unrecht erlitten zu haben, i jeśli my odczuwamy, że cierpimy niewłaściwie, bezprawnie czy niesłusznie, niesprawiedliwie, dann gibt es ein wunderbares Vorbild, to jest cudowny przykład, który możemy naśladować. Niemand hat so viel Unrecht
erduldet zu Unrecht wie unser Herr. Nikt nie cierpiał tak wiele niesłusznie jak nasz Pan. Der gescholte nicht widerschalt. Ten, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał z orzeczeniem. Leiden nicht drohte. Gdy cierpiał, nie groził. Sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Und die Gesinnung dieser Person soll auch in uns sein. I usposobienie tej osoby powinno być w nas. Und sein Weg soll unser Weg sein. Wir sollen in seine Fußstapfen treten. Jego droga powinna być naszą drogą, a my powinniśmy iść jego śladami. Ich möchte dazu noch aus Psalm 37 ein Vers lesen. Do tego jedno miejsce z Psalmu 37. Vers 5. Piąty wiersz. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn und wird handeln. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. Und wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją. Und dein Recht wie der Mittag. A prawo twoje jak słońce w południe. Vielleicht suchen wir unser Recht. Jakże łatwo jest szukać swojej sprawiedliwości. Wie oft wird von uns der Satz benutzt, das ist doch mein gutes Recht. Jakże często mówimy te słowa, przecież mam prawo. Mag ja sein, dass es dein gutes Recht ist. Może i tak być, że masz prawo. A wenn es dir nicht gewährt wird, ale jeśli nie jest ci to dane, lass es den Herrn machen. Pozwól, by uczynił to Pan. Wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen. On wyniesie twoją sprawiedliwość na jaśnię. Und dein Recht wie der Mittag. I on prawo twoje jak słońce w południe. Wenn ich jetzt hier stehe und das vorstelle, dürft ihr nicht denken, dass das bei mir so perfekt ist. Jeśli ja tutaj stoję i o tym mówię, to nie myślcie, że u mnie to jest tak wszystko perfekcyjnie. So genauso viel Mühe damit wie jeder andere auch. Mam dokładnie tak samo wiele problemów z tym jak każdy inny. Aber wir wollen uns gegenseitig helfen in solchen Situationen. Ale chciejmy sobie wzajemnie pomagać w takich sytuacjach. Mir fällt gerade noch Mephibosheth ein. I jeszcze mam na myśli teraz Mephibosheta. Jest 2 Samuel 19. 2 Samuela 19. Wir wissen um das Erbe, das Mephibosheth von seinem Vater Saul noch bekommen hatte. Wiemy, że Mephibosheth od swojego ojca Saula miał pewne dziedzictwo. Dann gab es zwischen Ziba und ihm Differenzen. I pomiędzy Sybą a nim były pewne różnice. Die Sache kam von dem König David und sagte, ihr möge die Felder teilen. I ta sprawa dotarła przed króla Dawida i Dawid powiedział, by podzielić te pola. Und dann sagt Mephibosheth in Vers 31, mag auch das Ganze nehmen, nachdem ein Herr der König in Frieden in sein Haus gekommen ist. Kapitel 19, 2 Samuel 19, Vers 31. Also, i w 30 wierszu w połowie mówi: niechby i wszystko zabrał, skoro tylko mój pan król szczęśliwie powraca do swojego domu. Und in diesen Differenzen und Auseinandersetzungen i w tych różnicach, które powstały, spielt oft die Zunge auch noch eine sehr große Rolle. To bardzo często wielką rolę odgrywa język. Das wird wohl jeder aus eigener Erfahrung auch bestätigen können. Zapewne każdy z własnego doświadczenia może to potwierdzić. Dass es sehr schwer ist, sie zu zügeln. Że bardzo ciężko, trudno jest powściągnąć swój język. Jakubus sagt in Kapitel 3, Jakub mówi w 3 rozdziale, Vers 8, 8 wiersz. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel, voll von tödlichem Gift. Jakuba 3:8. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnomurnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu.
Deshalb sollen wir über die Regungen wachen, die von über unsere Lippen kommen. Dlatego powinniśmy być czujni nad tym, co wychodzi z naszych ust. Wir haben im Buch der Sprüche schöne Hinweise, wie die Zunge tätig werden soll. I w Sprüche 10 przy Księdze Przypowieści mamy piękne przykłady. Vers 13. Auf den Lippen des Verständigen wird Weisheit gefunden. 10 rozdział, 13 wiersz. Na wargach z roztropnego znajduje się mądrość. Ich will nur wenige Verse zitieren. Vers 31. Der Mund des Gerechten bringt Weisheit hervor. 31 wiersz. Usta sprawiedliwego tryskają mądrością. Die Lippen des Gerechten, Vers 32, weiden viel. 32. Wargi sprawiedliwego wypowiadają to, co jest miłe, albo pasą wielu. Und Kapitel 15, Vers 1. Eine milde Antwort wendet den Grimmer. Lub 15 rozdział, 1 wiersz. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Wir haben bei Gideon in Josua ein schönes Beispiel. Księdze Josue, go mamy, jeśli chodzi o Gedeona, piękny przykład. Wer waren die Männer von zankten heftig mit ihm. Die Männer von Ephraim zankten heftig mit ihm. Mężowie efraimscy bardzo często sprzeczali się z nim. Dann hatte eine besänftigende Antwort, die den Grimm dieser Männer abwandte. Miał wtedy taką bardzo łagodną odpowiedź, która uśmierzyła ich gniew. Noch einmal möchte ich auf den Herrn zu sprechen kommen, wenn es um die Dinge geht. I jeszcze raz chciałbym coś powiedzieć o naszym Panu, jeśli o to chodzi. In Jesaja 49. Jesaja 49. Die bekannte Stelle in Vers 4 sagt er, czwarty wiersz, im Blick auf seine Mühe mit seinem irdischen Volk Israel, w związku z tym z tymi trudnościami, które miał ze swoim ziemskim ludem, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Na darmo się trudziłem i na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Jetzt komme ich noch einmal auf 1. Mose 13 zurück. I teraz jeszcze wróćmy do 1. Mojżeszowej 13. Wer macht den Anfang, um die Beziehungen wieder zu normalisieren, zu harmonisieren? Kto zaczął, czy kto rozpoczął te rozmowy, by te sprawy znormalizować albo zharmonizować? Abraham und Lot hatten ja keinen Streit. Abraham i Lot przecież nie kłócili się. Sondern ihre Hirten. Ale to kłócili się ich pasterze. Und jetzt macht Abraham den Anfang. I Abraham zaczyna. Abraham sprach zu Lot. Abraham powiedział do Lota. Wenn wir darauf warten, dass der andere den Anfang macht. Jeśli my na to będziemy czekali, aż ten drugi zacznie, und der andere darauf, dass wir den Anfang machen, a ten drugi będzie czekał, aż my zaczniemy, gibt es kein Zusammenkommen. To wtedy się na pewno nie spotkamy. Der geistlichere macht den Anfang. Ten, który jest bardziej duchowy, zaczyna. Er geht hin. On poszedł. Was sagt er? I cóż powiedział? Lass doch kein Gezänk sein zwischen dir und mir. Ósmy wiersz. Niechże nie będzie sporu między mną i tobą. Zwischen mir und dir. Między tobą a mną. Nie, on powiedział między mną a tobą. Er nennt sich zuerst. A więc on siebie najpierw wymienia. Und er sagt zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. I mówi między moimi pasterzami i twoimi. Wie hätte er auftrumpfen können? Jakże mógłby triumfować? Hätte doch sagen können, mein lieber kleiner Lot, jetzt hör mir mal zu. I przecież mógł powiedzieć, słuchaj Locie, czy uważnie z taką wyższością. Wen hat Gott eigentlich gerufen? Dich oder mich? Kogo w zasadzie Bóg powołał? Ciebie czy mnie? Lot sagen müssen dich. I wtedy Lot musiałby mu odpowiedzieć, no ciebie. Wem hat das Land verheißen? Dich oder mir? Komu Bóg obiecał kraj? Tobie czy tą ziemię? Tobie czy mnie?
Lot hat es nicht verheißen, aber Abraham. Lotowi Bóg nie obiecał, tylko Abramowi. I teraz więc posłuchaj mnie. Ich gebe dir da hinten ein kleines Fleckchen für deine Herde. Tam z tyłu dostaniesz kawałek dla swoich trzód. Damit sei mal ganz schön zufrieden. I bądź zadowolony z tego. Nein. Nie. Er überlässt Lot die Wahl. On ten wybór pozostawia Lotowi. Trenne dich, wie du willst. Gehst du zu linken, gehst du zu rechten und umgekehrt. Wybierz sobie, jak chcesz. Idź na lewo czy na prawo. Dann sieht Lot die ganze Ebene des Jordan. Das fruchtbare Stück Land, das sieht er und will er. I Lot widzi ten obszar nadjordański, to bardzo, te bardzo żyzne gleby. Er hat dann noch ein völlig falsches Urteil. Vergleicht das mit Sodom und Gomorra und den Garten Eden. I on ma też złe wyobrażenie, czy złe osądzenie o tym, bo porównuje to z ogrodem Eden, czy Sodomą i Gomorą. Dann erwählte er sich die ganze Ebene des Jordan. I wybrał sobie cały ten okrąg nadjordański. Und zum Ostwärts, das ist immer der Weg weg von Gott. I na wschód, a więc to jest droga zawsze od Boga. Abraham wohnte in Land Kanaan und dort in den Ebene des Jordan. I Abraham mieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach nadjordańskich. Sein Weg, Lots Weg endete dann in Sodom. I droga Lota zakończyła się w Sodomie. Ale to jest nicht so das Thema sein. Ale to nie jest naszym tematem. Aber jetzt steht Abraham da. Lot hat sich das beste gewählt. Ale teraz widzimy Abrahama. Lot przed chwilą wybrał sobie to, co najlepsze. Und Abraham steht da. I Abraham stoi. Wir wissen nicht wie lange. Nie wiemy jak długo. Was wir da gedacht haben. Cóż on sobie myślał wtedy? Alles weg für meine Erde. Wszystkie te łąki, które mogły być dla moich trzód, straciłem. Es kann unwahrscheinlich sein, dass wir in solchen Entscheidungen materiellen Verlust erleiden, wenn wir verzichten. I może tak być, że jeśli będziemy, jeśli zaniechamy czegoś, to też będziemy materialnie na tym tracili. Und der Herr wird uns diesen Verzicht nicht unbedingt mit anderen materiellen Gütern ausgleichen. A to, co, to, czego zaniechamy, to niekoniecznie Pan nam to wynagrodzi innymi dobrami materialnymi. Aber mit geistlichen Gütern. Ale duchowymi dobrami. Ich möchte noch eine Seite von Abraham hervorheben. I jeszcze jedną stronę Abrahama chciałbym tutaj wynieść. Abraham hat nicht, bevor das Treffen mit Lot zustande kam, Abraham, zanim doszło do tego spotkania z Lotem, zu Hause alle Register gezogen, alle Möglichkeiten durchgerechnet, wie kann ich doch zu meinem Anteil kommen und zu dem größeren Teil kommen, wie kann ich es in die Wege leiten, dass Lot dann in, nicht mehr viel hat? Nie zrobił takiej symulacji, jakie są możliwości, co mógłbym wziąć, co mógłbym stracić, ile mógłbym zyskać, co by dla mnie mogło zostać. Wie machen wir das oft, wenn sowas ist? A jak my robimy, gdy mamy taki problem? Rechnen wir alle Möglichkeiten durch? Rozważamy różne możliwości? Oder entsprechen wir der Schrift, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen? Albo wierzymy Pismu, które mówi, kto wierzy, ten nie będzie się bojaźliwie spieszył. Abraham hat also abgewartet und hat sich die Dinge entwickeln lassen. Abraham odczekał i pozwolił, by te rzeczy się rozwijały. Die Gesinnung von Lot wäre nie offenbar geworden, wenn Abraham vorher entsprechend seiner Stellung und seiner Rechte die Dinge in die Hand genommen hätte. To usposobienie Lota nigdy nie wyszłoby na jaw, gdyby Abraham wcześniej pokazał, jakie ma swoje, jakie ma prawa i do czego ma prawa. Ich glaube, dass wir daraus auch etwas lernen können. I myślę, że z tego też możemy się uczyć. Es gibt Situationen, die müssen wir heranreifen lassen. Są sytuacje, które musimy pozwolić, by one dojrzały. Damit Gesinnungen offenbar werden. By te usposobienia zostały objawione. Und dann wie hier eine von Gott gewollte Trennung stattfand. I tak jak tutaj, by nastąpiło to rozłączenie, którego Bóg sobie życzył. Ein kleiner Nebengedanke. I mała myśl poboczna. Es gibt von Bruder Meckendorf ein Heftchen göttliche Trennungen. Od brata McIntosha jest mała książeczka Boże rozłączenie czy rozłąki. Jest to książka, którą bardzo polecam.
Dann würde ich gerne noch ein Beispiel nennen gegen Ende. Jeszcze jeden przykład chciałbym wymienić. Oder zwei Beispiele, wie dann eine wirkliche Vergebung einander stattfinden kann. Czy też dwa przykłady, w jaki sposób to prawdziwe przebaczenie może mieć miejsce. Es bedarf hier einer Vergebung von Seiten dessen, dem Unrecht geschah. Przebaczenie ze strony tego, komu wyrządzono krzywdę. Und es bedarf eines Bekenntnisses bei dem, der gefehlt hat. I wyznanie tego, który zawinił. Ein herrliches Beispiel haben wir in Lukas 15. Wspaniały przykład mamy w Łukasza 15. Der Vater war bereit zu vergeben. Ojciec był gotowy przebaczyć. Und bevor der Sohn kam, hatte in seinem Herz die Vergebung bereit. I zanim syn przyszedł, to on miał gotowe myśl czy przebaczenie w swoim sercu, był na to przygotowany. Das ist die Seite dessen, gegen den gesündigt wurde. Jest to strona tego, który wobec którego zgrzeszono. Philipper 4 sagt einander vergebend, wie auch Gott in Christo euch vergeben hat. W liście do Filipian czytamy: wybaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg wam w Chrystusie przebaczył. Also unsere Seite ist die der Vergebung und nicht das Fordern eines Bekenntnisses. A więc naszą stroną jest przebaczenie, a nie żądanie, by ktoś wyznał to przed nami. Aber auf Seite dessen, der gefehlt hat, ale ze strony tego, który zawinił, muss ein Bekenntnis erfolgen, wenn er wirklich wieder in den Genuss der Beziehung kommen will. Musi być ta gotowość, jeśli on do tego wyznania, jeśli on chce być in den Genuss der Vergebung kommen. Jeśli on chce być w tym, chce otrzymać to przebaczenie. Bruder Wils aus Holland erzählte vor Jahren auf einer Konferenz folgende Begebenheit. Jeden z braci z Holandii opowiadał przed laty na konferencji. Da war ein Vater, ein gläubiger Vater, der hatte einen ungehorsamen Sohn. Był pewien wierzący ojciec, który miał niegrzecznego syna. Nach Jahren kam der Sohn zurück. Po latach ten syn wrócił. Der Vater hatte schon immer auf ihn gewartet. Ojciec ciągle na niego czekał. Und dann hat dieser Sohn gesagt, Vater, vergib mir. I syn powiedział, ojcze, przebacz mi. Dann hat der Vater gesagt, erst Bekenntnis, dann Vergebung. Nein, das hat er nicht gesagt. I ojciec powiedział, najpierw wyznanie, a potem przebaczenie? Nie, tak nie powiedział. Vielleicht hätte er ihn dann für immer verloren. Być może wtedy straciłby go na zawsze. Er hat den Sohn in die Arme genommen. Objął swojego syna. Er sagt, mein Sohn, was soll ich dir vergeben? I zapytał go, mój synu mój, cóż mam ci przebaczyć? Dann brach es ihm heraus. Brach es aus ihm heraus. I wtedy złamało się, czy załamał się. Und das Verhältnis war wieder hergestellt. Wyrzucił z siebie to i ta relacja została naprawiona. Haben wir nicht alle den Wunsch? Czyż nie wszyscy mamy to życzenie? Miteinander diese Beziehung zu genießen, die wir als Brüder haben. By wspólnie, razem rozkoszować się tym związkiem, który mamy między sobą. Abraham hat damals gesagt, denn wir sind Brüder. Abraham wtedy powiedział, jesteśmy przecież braćmi. Obwohl das wirkliche Verwandtschaft war. Mimo tego, że to też była prawdziwa rodzina. Wir sind auf viel innigere Weise Brüder. Ale my jesteśmy wewnętrznie braćmi, bardziej bliskimi. Und können wir sehen, dass unser Mitbruder unglücklich ist und nicht in dem Frieden mit Gott ruht. I możemy to widzieć, że nasz brat jest nieszczęśliwy i nie jest w pokoju z Bogiem. Können wir eigentlich nicht untätig bleiben? I wtedy nie możemy być bezczynni. Wie heißt es in 5. Mose 22? Wenn du das Rind deines Bruders irregehen siehst, dann gehe hin und suche es und bring es ihm jedenfalls zurück. Jak to jest w 5. Mojżeszowej 22, jeśli widzisz, że wół twojego brata idzie złą drogą, to idź i sprowadź go. Warum? Dlaczego? Damit der Bruder wieder ein Tier hat, um es Gott zu opfern. Aby twój brat miał to zwierzę, które mógłby ofiarować Bogu. Wir können in solch einem Zustand der Unversöhnlichkeit Gott keine Opfer darbringen, die ihm wohlgefällig sind. W takim stanie, gdy jesteśmy nieprzejednani i nie chcemy się pojednać,
Nie możemy Bogu żadnej ofiary przynieść. Und wir wünschen, dass ihm das wieder zurückgebracht wird. A my sobie życzymy, by to mu było przynoszone. Einander vergeben, wie auch Gott in Christo uns vergeben hat. Przebaczając sobie wzajemnie, tak jak i Bóg nam w Chrystusie przebaczył. Möge diese Gesinnung uns prägen, oby to usposobienie nas cechowało. Und mögen wir das in der Tat praktizieren. I chcielibyśmy to praktykować rzeczywiście. Dann wird das wahr, was wir gelesen haben im Psalm 133. To wtedy to, co czytaliśmy w Psalmie 133, będzie prawdziwe. Wie fein und lieblich, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. O, jak dobrze i miło, gdy bracia razem mieszkają.